Jestem w Centrum Kształcenia Młodzieży przy ulicy Stawki w Warszawie, gdzie zaraz rozpocznie się wieczór promocyjny mojej książki Fundusz Zbrodni. Już teraz, kilkanaście minut przed rozpoczęciem oficjalnym, jestem pod wrażeniem frekwencji, brakuje już krzeseł. Serdecznie Państwu wszystkim dziękuję za tak ogromne zainteresowanie tym, co mówię, co robię, tym, co robię dla Polski. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać na różnych innych moich wieczorach autorskich. Do zobaczenia. Jak zaczęli porywać samoloty, no i w związku z tym polskie linie lotnicze LOT zapowiedziały, że tam na pokładzie na każdego samolotu będą agenci. No i akurat leciałem samolotem i stewardesa mówi, proszę Państwa, dla bezpieczeństwa większego, to tutaj mamy na pokładzie agentów i dwóch facetów z tyłu wstało i się ukłoniło. Ale proszę Państwa, to jeszcze nic, bo ci z Państwa, a widzę, że trochę tutaj takich jest, którzy regularnie oglądają moje przeglądy tygodnia na YouTubie, to pewnie mieliście okazję Państwo posłuchać o tym, jak ostatnio przeprowadziłem analizę nowych proponowanych zmian prawnych w zakresie służb specjalnych. I to są dwie ciekawe rzeczy. Otóż po pierwsze, nowe zmiany będą następować na podstawie ustawy, która się nazywa ustawa o zmianie kodeksu karnego i innych ustaw, więc wszystko się tam wrzuca. Brakuje mi tam tylko ustawy jeszcze o gotowaniu ziemniaków i o rozmiarze tam czegoś, żeby to wrzucić do jednego worka. Ale najpiękniejszy zapis, jaki tam znalazłem, to kolega, który mnie filmuje, który właśnie na chwilę wyszedł, tam to nie wierzył, jak mówiłem. Mówi, słuchaj, tego nie puścimy, to musisz mi to udowodnić, więc musiałem mu w te pędy przynieść wyciąg z dziennika ustaw, który był dostępny na stronie internetowej. I tam, proszę Państwa, będzie nowy przepis, który pozwala szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oficjalnie wyrazić zgodę temu funkcjonariuszowi, który chce pracować dla obcego wywiadu w Polsce, pod warunkiem, że nie będzie naruszał interesów Rzeczpospolitej Polskiej. Jest taki zapis, artykuł 8a ustawy o ABW. To jest coś, czego jeszcze nie było. Widać, że tu pierwszorzędni fachowcy pracują przy tych ustawach. Grzegorz Braun, zapraszamy na scenę. Zapraszamy. Ale jak się umówiliśmy? Zar. Szczęść Boże, witamy. Grzegorz Braun, wielkie brawa. Zbrodnie założycielskie Rzeczpospolitej trzeciej pół. Do tych zbrodni założycielskich należy niewątpliwie matka wszystkich afer, czyli afera FOS. Pewnie, jakbyśmy to wreszcie porządnie mieli wyliczone i jakbyśmy to wszystko mieli porządnie rozpisane w jakichś pracach źródłowych, no to po pierwsze to byłoby wiele tomów, prawda, z przypisami, z bibliografią. Pan redaktor Szymowski nie jest w stanie takiej pracy, mimo że jest człowiekiem orkiestrą, ale nie jest w stanie jej podjąć ani doprowadzić do końca. No ale dobrze, ale jeżeli on nie jest w stanie, to gdzie są rozmaite tam katedry akademickie, gdzie są różne instytuty, Instytutu Pamięci Narodowej, nie wyłączając przecież, a wręcz przeciwnie, wysuwając na pierwszą linię na tym froncie walki o pamięć narodową, warunkującą pomyślną przyszłość narodu. Dlaczego te sprawy dalej pozostają nierozminowane i dlaczego my tutaj możemy w takim tonie gawędzić na te tematy? Chwała Bogu, że jeszcze możemy gawędzić, ale to jest właśnie świadectwo tego, jak bardzo chwiejny jest grunt, niepewny, na którym państwo polskie w jego aktualnej postaci fasadowej na poły stoi i jak niepewna jest przyszłość narodu polskiego. Kiedy ja czytałem tam rozmaite teczki w tych archiwach Stasi, to naszła mnie jeszcze jedna refleksja tutaj w kontrze do tego, co mówił mój czcigodny przedmówca. Otóż zawsze
jak się czyta jakieś takie dokumenty archiwalne, czy spraw sądowych, czy właśnie archiwalia dawnej bezpieki, to jest tak zwana karta kontrolna, na której podpisuje się każdy, kto te dokumenty ma. I ja nie widziałem żadnego innego Polaka na tych kartach kontrolnych, proszę Państwa. Ja byłem pierwszym Polakiem po 30 z górą latach od upadku Okrągłego Stołu, który w ogóle się do tych materiałów dostał, prawda? I to jest taka refleksja jeszcze inna, bardzo smutna, że, proszę Państwa, przez 30 lat państwo polskie, zatrudniające armię niepotrzebnych urzędników, nie miało woli politycznej, środków, chęci, zaangażowania, żeby powołać skromną grupę historyków do przebadania choćby archiwum w Instytucie Gałka. Autor najlepiej książkę przedstawił, dlatego że tam jest pokazany mechanizm całej afery, szczegóły, różne dowody, charakterystyki osób i charakterystyki sytuacji. No, więc ja nie będę tutaj wchodził w buty autora. Postaram się może rzucić pewne światło na sprawę, dlaczego nikt nie chciał się tą aferą zająć, jak to tutaj nam przed chwilą powiedział pan Szymowski. Każdy przytomny człowiek zdawał sobie sprawę, że jeżeli Sowieci się wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej. A nowy ustrój, jeszcze nie wiadomo jaki on będzie, ale w tym nowym ustroju to na pewno się nie będzie liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko coś innego. Co takiego? No, prawdopodobnie stan posiadania. Stan posiadania. No to trzeba ten stan posiadania zawczasu sobie zapewnić, żeby zająć odpowiednią pozycję społeczną i polityczną w nowych warunkach ustrojowych. Ale jak tu sobie zapewnić ten stan posiadania, kiedy nie ma żadnego majątku, tylko państwowy? No to trzeba, wykorzystując surowe prawa stanu wojennego, rozpocząć rozkradanie majątku państwowego. I to się zaczęło właśnie wtedy, po spotkaniu w Reykjaviku. Proszę Państwa, takim afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego to był taki, można powiedzieć, takie konfitury dla wyższych sfer. Kochani, jesteśmy już po premierze najnowszej książki Leszka Szymowskiego, Fundusz Zbrodni. Serdecznie Państwu polecam wydawnictwa Capitol Book. No, Fundusz Zbrodni, czyli zbrodnia założycielska, afera założycielska III RP, jak wiemy, zbrodnia założycielska, czyli morderstwo świętego naszych czasów księdza Jerzego Popiełuszki, ale potem kontynuacją właśnie była afera FOZ. I Leszek Szymowski w swojej najnowszej książce dociera do jeszcze ciekawszych tak naprawdę wątków i jeszcze ciekawszych dowodów w tej sprawie, więc bardzo Wam serdecznie tą książkę polecam. Tu jeszcze w tle widzicie pewne głosy, jeszcze jest oczywiście kramik z książkami. Tu jesteśmy dzisiaj w kuźni. Wspaniała premiera, Stanisław Michalkiewicz, Grzegorz Braun, moja skromna osoba, kolega Leszek Szymowski, właśnie premiera tej książki. Serdecznie Państwu ją polecam. capitolbook.pl. Marcin Rola. Informacje o tej książce, tak jak i o dzisiejszym wieczorze, który tą książkę promuje, w towarzystwie tak znamienitych nazwisk jak Marcin Rola, Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, próżno szukać w mediach głównego nurtu, czy to w ukraińskiej, czy to w żydowskiej gazecie dla Polaków. Państwa jednak obecność pokazuje, że my, prawdziwi polscy patrioci, nie zapominamy o tych, którzy na tym funduszu się wzbogacili, o tych, którzy dzięki pieniądzom ukradzionym z tego funduszu stali się politykami czołowymi w latach 90., a niektórzy z nich są na scenie politycznej do dziś. Nie spodziewałem się takiego Państwa zainteresowania książkami, które publikuję od lat jako dziennikarz śledczy. Mogłoby się wydawać, że temat tej książki, Fundusz Zbrodni, czyli kulisy afery FOZ, to już dzisiaj nikogo nie obchodzi, tak jak chcieliby politycy, którzy są w tą aferę uwikłani. Państwa obecność dzisiaj na tym wydarzeniu promocyjnym pokazuje, że to istnieje nas wszystkich dalej, interesuje nas wszystkich dalej i tacy ludzie jak my nie pozwolą, żeby ta sprawa umarła śmiercią naturalną. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, dziękuję Państwu za obecność. Do zobaczenia.